Więcej pieniędzy na modernizację oświetlenia w Tychach. Dzięki temu ma być nowocześniej i przede wszystkim, co istotne w dobie kryzysu energetycznego, oszczędniej. Tychy otrzymały dziś umowę dotyczącą zwiększenia środków na realizację projektu od marszałka województwa śląskiego. To 5 milionów złotych dofinansowania. To wszystko pozwala nam zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy i ta inwestycja, tak jak powiedziałem, przy tych cenach, o których mówię, zwróci się dosłownie w 2-3 lata. Przy założeniu, a pewnie one są prawdziwe, że ceny energii będą dalej rosły. Projekt modernizacji oświetlenia Tychy prowadzą od kwietnia 2021 roku, a prace mają potrwać do końca listopada. Łączny koszt inwestycji to prawie 15 milionów złotych. W dobie tych problemów, które samorządy przeżywają z uwagi na kryzys energetyczny, dodatkowe 5 milionów złotych do projektu to zawsze są dobre pieniądze, żeby je mądrze zagospodarować. Środki unijne pokazują, że jednoznacznie można robić dobre projekty i Tychy są liderem w wielu obszarach. W ramach inwestycji miasto wymieni łącznie ponad 1300 słupów i 2000 opraw. Dodatkowo zamontowanych zostanie ponad 70 słupów, które mają doświetlić przejścia dla pieszych.